Witam Was, kochani. W pierwszym odcinku drugiego sezonu Aldara Plays Prison Architect. Także, kochani, stwórzmy sobie nowe więzienie, ale zanim, kochani, już jest Alfa 28. Naprawdę, ostatnie w sumie 2 dni spędziłem nad tym, żeby się dowiedzieć, co się działo właśnie od Alfy 14. Tak, od Alfy 14. Jakie update'y były wprowadzone, jakie nowe feature'y, także myślę, że faktycznie jest sens stworzyć nowy sezon tej serii, także zapraszam Was już teraz. Dobra, co my w ogóle tutaj mamy? Generate Lakes? Nie, nie chcemy. Oczywiście gra jest po angielsku. I tutaj dużo rzeczy jest nowych, ja się dużo rzeczy jakby nauczyłem też nowych. Niemniej jednak nie miałem okazji tego sprawdzić w praktyce, także zacznijmy sobie od Medium. Fog of War. Fog of War wejdźmy sobie, weźmy sobie Fog of War. Continuous Intake nie. Generate Forest tak. Jezior nie potrzebujemy, budynków w sumie też nie. Failure Conditions to jest nowy feature, który wszedł w którejś tam Alfie chyba 22 bodajże. Że faktycznie można przegrać, można przegrać. Nieskończone fundusze. Tego nie bierzemy. Dobra. O nowych rzeczach będę mówił, jak je napotkamy. Dobra, cash flow. Przede wszystkim, co tutaj się zrobiło nowego? Logistic deployment, planning. Można sobie oczywiście planować, to już było. Utilitiesy. No właśnie, show wires, connect. To są nowe rzeczy, ponieważ kamery teraz się podłącza osobno i tak dalej, i tak dalej. W zależności od tego, co klikniemy, takie rzeczy będą nam się tutaj pokazywały. Dobra, panowie tu powoli idą. Prisoner intake. Ja sobie zobaczę tutaj. Prisonersy. Na razie sobie zamkniemy to. Żeby wziąć granty. Granty teraz można wziąć 2 na raz jedynie. I myślę, holding cell, i myślę, że od tego warto zacząć. Tutaj są dodatkowe granty, które można wziąć, o ile się tam spełni te requirements. Czyli no, trzeba mieć tam jakieś wcześniejsze. Kurczę, jak to się przesuwało. wcześniejsze wykonane. No, wymagania spełnić. O. Dobra. Jobsy, jobsy. Nie mamy na razie jobsów, nie mamy tych, mamy staffów. Początkowo będę grał bardzo wolno i powiem od razu, że bardzo, bardzo mocno się teraz zmieniło. Ja skończyłem ostatnią serię na tym, że po prostu moje więzienie sobie po prostu żyło samo i faktycznie mogłem sobie dać max prędkość i tyle. I teraz już tak nie jest, ponieważ więźniowie niektórzy są, mają reputację, także oni po prostu, pomimo tego, że zapewniamy wszystkie im potrzeby, mogą nagle zaatakować kogoś. Dobra, ale może coś więcej. Zróbmy, aniżeli gadanie moje. Dobra, tu są, tu jest garbage, tu jest delivery. Tu będzie wejście. Czy ja to dobre w ogóle to widzę? Dobrze. Szlabany podchodziły i tak dalej, tunele. Więźniowie uciekający razem, mniej jest tuneli, kontrabanda przerzuca nas za płotu, także naprawdę mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo rzeczy doszło w tych tutaj nowych edycjach tej gry. Foundation, można właśnie teraz, zawsze się budowało z tego, nie? Z bricka, a teraz z cegły, a teraz można z cementu też. No, moje więzienie przede wszystkim będzie duże. Perimeter wall. Czy fence jest... A, teraz fence kosztuje. Wcześniej nie kosztował. Chciałem otoczyć nagle całe, ale tak się nie da. Można również kazać ścinać drzewa. Tylko... Nie pamiętam jak. Demolish wall, clear areas. Są rzeczy, które też doszły. Eksporty. To chyba też doszło. No i możemy sobie teraz wpisywać, także fajnie. O, exports na przykład, albo educations, prawda? Pokazuje nam, czy mamy, czy nie mamy.
bo coraz więcej tych rzeczy dochodzi, także spoko. Dobra. Co by tu zrobić? No przede wszystkim chciałem otoczyć to siatką, ale chyba nie ma sensu większego. Może jakieś granty faktycznie weźmy. Advance Payment in Completion Bonus dostaniemy wtedy. No dobra, weźmy ten. 30 tysięcy w sumie i Administration Center. O, weźmy te dwa początkowe. 55 tysięcy mamy na koncie. I no właśnie, to są ważne rzeczy teraz, co ja robię, dlatego tak wolno się do tego zabieram. Przede wszystkim myślę, że zbudujmy mur. Mur tu. Jakiś taki początkowy. Mur czy siatkę? Może siatkę początkowo. Jest chyba tańsza, nie? Tak, jest tańsza siatka. Dobra, zbudujmy sobie siatkę na razie. Będzie kosztowała na 100 stówkę chyba. Tak myślę właśnie, żeby do stówki to. Mniej więcej. W tę stronę stówkę. W tę stronę stówkę. Dobra. No i tak myślę, żeby początkowo powiedzmy za 100. 129. No to później się tam będzie oczywiście. To zaraz chyba dobudujemy. A, jest nawet. Dobra, niech oni to otoczą siatką. My w międzyczasie będziemy planować. Kochani, bo od planowania trzeba zacząć. No tu będzie wejście. Oni sobie tutaj budują, niech sobie budują. No, na razie niech tak wolno budują, bo ja tutaj się będę zastanawiał nad tym. Wallsy. Przede wszystkim biuro właśnie, biura tych naszych urzędasów. No i takie podstawowe więzienie dla najsłabszych, powiedzmy. No i oczywiście to będzie Road Gate. Również można, bo również można sobie kupić to. Tę część oczywiście trzeba odblokować, nie? Ale myślę, że Road Gate na razie się nie przyda. W późniejszym etapie jakoś to myślę rozwiążemy. Wszystko zresztą wyjdzie w praniu. Tego nie mogę sprzedać. Co ja chciałem zrobić tutaj? Planowanie. Nie, tu są obiekty. Tu są wallsy. Powiedzmy, że tu będzie ścieżka taka pojedyncza do biur. Biura muszą być. Common room nie, visitation nie, staff room. Nie, staff room to też nie. Nie widzę, nie widzę. Office. Office 4x4. Wewnętrzne, czyli musi być 6x6. Czyli ta podłoga wewnętrzna 6x6. Tu jest 6. Tu jest 6. Tak, 4x4. Więc tutaj będzie. Nie, tutaj musi być ścieżka. Tu będzie kolejny. Tak, dobrze mówię, to jest 4x4. Dobrze mówię, bo tutaj będzie oczywiście. Tu będzie wejście. No to ta ścieżka w sumie tutaj w dupę. Za przeproszeniem. Chciałem podwójną tutaj zrobić. To będą jakieś trawniczki, smuty, pierduty. Wallsy. Tu będzie kolejny. 6x6. No oczywiście źle zrobiłem, bo tutaj już jest podwójny mur. Tak, 4x4, 4x4. Dobra. Tak samo tu. Powiedzmy, nie będzie. Jest, jest. Wróć. Dobra. Dobrze zrobiłem? Tu? Tutaj. Chociaż w sumie tu. O,
żeby było tak. Wiecie, o co kaman. Strażnik. Accountant, czyli nasz księgowy. Gdzie jest biurokracji? A nie, biurokracji się dopiero od tego. To jest w logistik teraz. Właśnie doszły te nowe, powiedzmy, zakładki, które oznaczają co innego teraz. W deploymencie jest co innego. Emergencies, paramedics, policja. Ta, ZOMO, jak to się mówi. Na rioty. Kurde, nie mogę znaleźć słowa, jak jestem w angielskim słowie, to nie mogę, w angielskim toku myślenia, powiedzmy, to nie mogę przestawić się na język polski, niestety. A za coś mam tu, za co te pieniądze wpadają w ogóle? Jobs, aha, tu sobie. Co to, jak to wygląda? Staff. Staff, dobra. Mam Warden. Aha, właśnie, dobrze byłem. Tak, potrzebujemy. Raz, dwa, trzy. Trzy. I cztery, tak? Nie. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć biur potrzebujemy. Mamy 4, teraz będzie 5, przynajmniej 4 na 4, ale może być większe, oczywiście. No to powiedzmy, zrobimy biuro tak zwanego naszego. Tak, to ma 4, ma. Biuro naszego, jak on się nazywa, naczelnika. O. Foundations. Tak, myślę, że to może być z tego. O. Także to jest do wymianki. Że można powoli przyspieszyć to. No dobra, to my planujemy dalej sobie. Jeżeli tutaj ma być zwykłe więzienie, znaczy zwykłe wejście, to może więzienie do góry zróbmy. Potem to jakoś będziemy rozplanowywać. Na razie nie mam pomysłu większego na to. Dobra. A cię tu już budują. Dobra. Tu będzie blok celowy. A raczej w górę będzie więzienie szło jakoś tak tutaj, myślę. A tu na dole będą jakieś albo późniejsze bloki inne. Bo to będę chciał w ogóle jakby otoczyć murem takim większym, żeby tutaj było, wiecie. Bo teraz już. Nie ma, jeżeli chodzi o kamery, nie ma jakby ilości monitorowanych kamer, prawda? Wcześniej było, że jeden ten aparat, znaczy te monitory obsługiwały 6 kamer, a teraz po prostu może być więcej ich, tylko więcej jakby trzeba, znaczy strażnik widzi chyba do 8 naraz, także po prostu one się przełączają pomiędzy. Także do jednego mogą być więcej, ale właśnie może eksport, ale trzeba po prostu. Na razie tutaj. Ale trzeba po prostu. No, powiedzmy więcej wystarczy. Więcej kamer, to znaczy więcej kamer jest obsługiwanych przez jedno urządzenie. To idzie na eksport, tak jest. Dobra, requires entrance. Tu jest entrance. Materials, obiekty. Oczywiście to będzie staff door only. No, doszły teraz tak, że drzwi są, można otwierać po prostu. Za pomocą serwomotoru. Jeśli ktoś tam widzi, to po prostu w kamerze i że tutaj trzeba otworzyć te drzwi i otwiera. Także to jest też fajne. No, tu potrzebujemy. Oczywiście potrzebujemy generatora. A, tu nie zbudowali. Dobra. Nie szkodzi. Nie szkodzi. Dobra, to już jest chyba zaplanowane. Stan ich spada. Ci sobie tu budują. Właśnie. Warto by zrobić gdzieś może z tyłu ten. To już powiedzmy taki.
Całkiem spory budynek na... Chyba tak wystarczy. No właśnie, na power generator, power station. Zastanawiam się, jak tutaj zrobić, to może to tak zróbmy. Power station i pompa. Pipa para pompa. Dobra. Tu chciałem odgrodzić to. I coś takiego. Wiecie, o co chodzi? Że tutaj na górze będzie przejście po prostu, bo to będą drzwi. Ale całkiem zgrabnie mi to wyszło. Staff only oczywiście. Dobra. Materials. A, to jest, przepraszam, to jest konkretny wall. Coś takiego. Oczywiście trochę kapasitorów, czyli tych, no, kondensatorów. Tak, dobrze mówię? Chyba tak. Jeden jest na stanie. Dobra, powiedzmy, że dwa na razie. No to oczywiście drzwi będą. No właśnie. Tylko czemu tutaj się akurat... Tu nie ma tego? Muru tu nie ma? No nie ma. Ale numer. No dobra. No, tam jakieś okna zrobimy, jakieś smutki, wiecie, o co chodzi. Dobra, tu jest. To jest wykorzystanie mocy, rozumiem. W sensie im więcej, tym gorzej, nie? No i oczywiście warto by sobie podłączyć do tego. Powiedzmy jakoś tak. Póki co. No i to niech sobie idzie tędy. Dobra, trochę tej kasy poszło. Świeczki by się przydały, tak zwane lampy. Dobra, holding cell. Holding cell jaka musi być? Przede wszystkim. Kurczę, nie widzę. O, jest. Dobra, 5 na 5. 5 na 5. Oczywiście planujemy sobie walls. Tu oczywiście będzie wall. Póki co. Ja wiem, że taki duży robię na razie, ale to tak musi być. Oczywiście bez tego. 5 na 5 to tu. Nie, no źle mówię. Nie jest w środku 5, jest 4. No właśnie, bo chciałem. No to się przez. Nie, kurde, wejście chciałem naprzeciwko, ale no nie będzie naprzeciwko. 5 na 5, może jakąś taką większą tą celę przechodnią. Wezmę jakąś taką. Tu będzie kibel. O. No, powiedzmy tak. Będzie kibel. O, object. Oni tam potrzebują chyba łóżka jakieś. Indoor toilet bench. Nie, bencha potrzebują. Chociaż łóżka też by się tam przydały. Ewentualnie. Dobra. Teraz. Oczywiście, jeżeli chodzi o ten, o nagrywanie tego, no to będę to nagrywał jakby całościowo. A po to. Chociaż nie, 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 nie. Nie, jednak nie będę tego nagrywał całościowo i potem ciął, bo łatwiej mi jest po prostu to nagrać i od razu rzucić, zwłaszcza, że no, nie mam interka, także od razu to wrzucam sobie na tubę. Także tak jest łatwiej. Dobra, no ale sprzątacie, co wy robicie? Jakieś coś. Oczywiście też musi mieć zasilanie, żeby działało. 20 mamy pompek darmowych.
20. Dobra, no niech oni sobie robią po prostu, żeby nie marnować czasu. My sobie tu poplanujemy dalej. Dobra, tu będzie wejście główne. Tu będą sobie żyli dalej. Tu będzie wejście entrance. Do tego. Tu będzie wall. No właśnie. Tu się robiło skrzydełka. Jak to się robiło? Tam musi mieć 3 na 3. Coś takiego się robiło, nie? Jak to zazwyczaj było? Cell. 2 na 3. No. 2 na 3. Tutaj kibel. Jeżeli dobrze pamiętam teraz. Tu kibel. Nie tak. Tu kibel, tu łóżko. I tu wejście, nie? No chyba tak. Dobra, to na razie. Eksmitujemy. No i oczywiście teraz kasa nie leci o 12. Tylko po prostu, no jak sprzedamy coś po prostu, no to z automatu dostajemy. No dobra, ale tutaj bym faktycznie chciał to obadać. Tutaj trochę cel proponowałbym zrobić. No trzeba pamiętać przede wszystkim tak, o prysznicu, o kuchni. Myślę, że to w jednym bloku bym po prostu zrobił na razie. Pokój wizyt. Co tam jest? Jeszcze. Tak, yard. No to yard będzie gdzieś tu. Kuchnia to. Storage to na zewnątrz. Solitary. Teraz są bardzo ważne. Wcześniej to było takie, wiecie. Może być, ale może nie być. A teraz faktycznie ma to wpływ, ponieważ doszły tak zwane wtyki. Że po prostu mamy naszego własnego więźnia, który po prostu spiskuje przeciw swoim, że tak powiem, zbiera informacje i nam sprzedaje, chociaż może po prostu jego przykrywka po prostu się spalić. I wtedy no jest on po prostu przez więźniów znienawidzony i to jest krótka droga, słuchajcie, na ten. No, na cmentarz, nie? Tu. Raz, dwa, trzy. Powiedzmy, że z pięć zróbmy. Tak. Tutaj będzie jakaś kantyna z tym. Kantyna z tym. Chociaż tutaj wolałbym chyba zrobić Pathwaysa po prostu. Tu. Tak, tak. Dobra. To wiemy, że dotąd. O. Nie. No, na razie 10 więźniów i czy tam 8 jak przyjedzie, to akurat spoko. Czy ja mogę sobie planować? Mogę sobie planować, żeby nie tracić dnia. Kasy mamy sporo, także spoko. Tutaj jest ten główny, znaczy przechodnia cela. Tutaj byśmy zrobili sobie prysznic. Prysznic chyba nie ma wymiarów specjalnych. Albo dobra. Niech tu będzie. Tu będzie sobie prysznic. Common room. Czyli ten pokój gier i zabaw. Gdzieś tu, że chyba nie musi być. Laundry. Pralnia. Też pralnia powinna być bliżej, żeby tak daleko tych kabli nie prowadzić, nie? Laundry. Common room. Shower. Nie wiem, jak to się ten. Kurde, jak to napisać. Shower. Whatever. I tu będzie holding cell, to akurat łatwo. Dobra. S.
Dobra. Laundry Common Room Shower Holding Cell Kitchen. O. Kitchen. Tu będzie kantyna. Kitchen musi być w miarę teraz duża, ponieważ ma to znaczenie po tych paczach wszystkich. Naprawdę. Będzie kitchen, to będzie wejście dla tych. Dla gości tylko. Oczywiście będzie przejście. Kantynka. Kantynka chyba nie musi być za duża. Tu wejście, tutaj niech będzie wejście. O czymś zapomniałem jeszcze. No, to może izolatki jakieś jeszcze dziemniemy. Visitation. Może tutaj zrobić faktycznie visitation. Żeby oni daleko nie chodzili, chociaż. No, to będzie musiał być jakiś ten. No, znaczy będzie tutaj wykrywacz metali. To jest na razie takie pierwsze więzienie, wiecie o co chodzi. Będziemy potem to kupować, to może przebudujemy całe i tak dalej, i tak dalej. No, także żeby po prostu zacząć ostrożniej, bo wcześniej to można było się bawić, bo to było proste wtedy, a teraz to jest naprawdę słaba sprawa. Yard, rooms, security, workshop, to będą na dole. Knele to też na dole, armory, staff room też będzie na dole. Garbage. Kitchen mamy, kantynkę mamy. No i już chyba. Tak mi się wydaje. Nie widzę, żeby to było coś jeszcze specjalnego. Infirmary na dole też zrobimy. Gdzieś tu. No i tu będziemy rozbudowywać się o kolejne. Kolejne cele. Tu powiedzmy. Walls-y. O. Cyk, cyk, cyk. Tu będzie pathway oczywiście. Tu będzie wall. Chociaż to powinno być w tę stronę. Wiecie o co chodzi? Też niekoniecznie. Żeby mieć to w jedną stronę skierowane jakby. Dobra. Tak, to jest dotąd chyba. Dobrze mówię? Tak. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. Spoko. No oczywiście tu będzie plan tego. Tu jest to. No i tutaj ewentualnie potrójna ścieżka. Dobra. Dobra, kochani, ja myślę, że będę kończył ten odcinek pierwszy, także dzięki za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ja już go nagrywam, tylko po prostu łatwiej mi jest teraz go po prostu ciąć i z automatu wrzucić na tubę. Także dzięki, kochani, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Prezentacja architekta oczywiście, to jest Alfa 28 obecnie. Trzymajcie się, pa, pa.